25 wozów ratowniczo-gaśniczych jeszcze w tym roku trafi do małopolskich jednostek ochotniczej straży pożarnej. To ważne dla strażaków, bo to właśnie oni najczęściej są pierwsi na miejscu zdarzenia. Dlatego tak potrzebny jest im dobrze wyposażony sprzęt. Dodatkowo do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zostały włączone dwie jednostki z powiatu nowosądeckiego. Od maja ubiegłego roku do końca kwietnia ponad 60 tysięcy wyjazdów strażaków ochotników i Państwowej Straży Pożarnej w Małopolsce. Każdy powiat, każda jednostka z danego powiatu ma szansę na to, aby otrzymać nowy pojazd. Obecny samochód nie spełnia warunków, które jest potrzebne do tego sprzętu, który już w tej chwili mamy na wyposażeniu, ale nie mamy go gdzie nawet umieścić na tym samochodzie, bo ten samochód no nie ma takich po prostu warunków ani miejsca na przewożenie tego sprzętu. Te jednostki, te osoby, które są pierwsze na miejscu zdarzenia, ratują życie i mienie ludzkie. Musimy dążyć do tego, żeby były dobrze wyposażone, bo to jest nasze bezpieczeństwo. Bardzo ważne jest to, że Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest wspierany przez ochotnicze straże pożarne, bardzo dobrze wyszkolone, bardzo dobrze wyposażone. W ostatnich latach widzimy postęp. Krajowy system to jest tak naprawdę taka nobilitująca, wyższa forma jakby wyspecjalizowania, wyposażenia jednostek, działają na terenie całego kraju. Dla nas oznacza to przede wszystkim dużo więcej obowiązków, a też możliwości pozyskiwania dofinansowania na naszą działalność. Z uwagi na charakter naszej lokalizacji i działań, które podejmujemy, no, krajowy system pozwoli nam na rozwijanie się i specjalizowanie w dziedzinach, do których zdarzeń, do których najczęściej jeździmy.